Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiaj zajmiemy się takim pytaniem, czy można przegrzać auto zimą? Więcej pewnie kierowców narzeka na to, że auto długo się rozgrzewa, czy słabo grzeje w takim okresie zimowym, ale czy teoretycznie taka rzecz może zaistnieć również w minusowych temperaturach, nie tylko w środku lata, nie tylko w lipcu, gdzie te temperatury powietrza są bardzo wysokie, a w takim okresie właśnie jak dzisiaj, lekko poniżej zera, czy też jak przyjdzie prawdziwa zima i będzie minus 20. Zatem pochylimy się nad tym pytaniem właśnie, czy auto można przegrzać, uszkodzić w okresie zimowym z tytułu wysokiej temperatury. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, pochylam się nad tym silnikiem, tak samo się pochylamy nad tym tematem dzisiejszym. Otóż odpowiedź jest tak naprawdę tylko jedna. Oczywiście, że można przegrzać silnik nawet w zimie, nawet w niskich temperaturach i to znacznie. Oczywiście przyczyną takiego stanu rzeczy są dwie tak naprawdę przyczyny. Nasze zaniedbania oraz czysto teoretycznie awaria któregoś z podzespołów odpowiedzialnych za chłodzenie silnika. Nasze zaniedbania. Otóż jeżeli nie kontrolujemy poziomu płynu chłodzącego, gdzie w każdym silniku tak naprawdę jest taki zbiorniczek wyrównawczy, gdzie wyraźnie jest określone minimum, maksimum poziomu tego płynu, jaki musi być. Jeżeli o to nie zadbamy, a jest to zazwyczaj najwyższy punkt układu chłodzenia i zejdziemy poniżej minimalnego stanu, może dojść do takiej sytuacji, że któryś z elementów górnych silnika nie jest oblewany cieczą chłodzącą, nie następuje wymiana cieplna i wtedy możemy uszkodzić auto nawet w okresie zimowym. Drugą przyczyną naszych zaniedbań jest to może już teraz mniej spotykane, ale swego czasu w autach często zakrywaliśmy chłodnicę, aby auto nam się szybciej nagrzewało. Wkładaliśmy kartony, czy też różne zapory, żeby powietrze nie opływało nam chłodnicy. Czy też 15 lat temu wręcz były dostępne przykrycia na atrapę chłodnicy, różnego typu właśnie materiałowe czy z tworzyw sztucznych, zakrycia dostępu powietrza do chłodnicy. Jeżeli takową przeszkodę, że tak powiem, stosujemy, oczywiście warto pamiętać, żeby też ją usunąć, gdy ta temperatura będzie wyższa. Ja osobiście nie polecam w tej chwili stosowania tego typu sztucznych przeszkód w chłodzeniu, gdyż aktualnie produkowane auta są tak skonstruowane, tak delikatne, że każde zakłócenie czy też przepływu powietrza właśnie chłodnicy może spowodować nam poważną usterkę w postaci właśnie przegrzania silnika, co za tym idzie zazwyczaj kosztowną naprawę. Także jeżeli już stosujemy, pamiętajmy, aby ją też usuwać w odpowiednim momencie. Kolejną rzeczą, to wynikają oczywiście z naszych zaniedbań. Brak regularnej kontroli poziomu płynu chłodniczego, czy też właśnie mechaniczne zastawianie chłodnicy. Oczywiście awarie w postaci przegrzania oczywiście mogą wyniknąć samoistnie, typu nieszczelność właśnie samej chłodnicy, gdzie mamy wyciek i w porę nie skontrolowaliśmy, nie zlokalizowaliśmy tej usterki, też może doprowadzić do przegrzania silnika. Samo uszkodzenie, zawieszenie się tak zwanego termostatu, czyli elementu odpowiedzialnego właśnie za odpowiedni przepływ cieczy między silnikiem a chłodnicą. Ten element bardzo istotny we współczesnych autach również potrafi być mocno skomplikowany, czy też sterowany wręcz elektrycznie. Może doprowadzić do tego, że silnik będzie pracował na tak zwanym małym obiegu i
nie będzie ten termostat nie będzie puszczał płynu chłodniczego do chłodnicy, aby wyrównać tą temperaturę do przewidzianej przez producenta. Taka sytuacja również może doprowadzić do tego, że nam się silnik przegrzeje, wskazówka na zestawie wskaźników nam pójdzie na czerwone pole, a to już jest znak, że coś jest nie tak z naszym silnikiem, z naszym układem chłodzenia. Także te elementy, gdy nam zawodzą, mamy wtedy tak naprawdę gwarantowaną przynajmniej wymianę uszczelki pod głowicą, a to wiąże się już z poważnymi kosztami. Oczywiście, szanowni Państwo, wszelkie czujniki, w które auto jest wyposażone odnośnie odczytywania właśnie temperatury, również mogą zawieść, przykładowo czujnik odpowiadający właśnie za wskazania nasze na desce rozdzielczej, może przekłamywać, zawyżać bądź zaniżać. Oczywiście też sam wentylator, czyli urządzenie, które wspomaga wymianę powietrza w momencie, kiedy jeździmy z małymi prędkościami, czy jesteśmy na postoju, też sterowany innym już czujnikiem, gdy on zawiedzie i nie włącza na przykład wentylatora, albo chce włączyć, a wentylator jest zepsuty, również doprowadzi do tego, że silnik nam się przegrzeje w takich sytuacjach, gdzie potrzebne jest wspomaganie dodatkowe na chłodnicy. Oczywiście nie tylko te elementy, oczywiście głównym elementem takiego układu chłodzenia jest pompa wody, która choć rzadko, oprócz samych wycieków ulega jakiemuś uszkodzeniu, ale również jej łopatki, widziałem takie pompy, gdzie mocno skorodowane są i już nie pompują tej cieczy, już ona tak nie krąży jak w nowym aucie. Także tych elementów jest sporo, tak jak Państwo słyszycie, jeden układ, a tyle czujników, tyle elementów, które może zawieść, może doprowadzić do tego, że ten nasz silnik się przegrzeje i spowoduje to nam kosztowną awarię. Ale to, co możemy na co dzień sprawdzać, czyli poziom płynu chłodniczego, obserwować, zajrzeć raz na jakiś czas pod maskę, czy nie ma widocznych wycieków. Na te elementy warto zwracać uwagę, są to proste elementy, które każdy kierowca powinien wiedzieć, gdzie u niego pod maską są i jak je zweryfikować. Zresztą i Państwo, czy zima, czy lato, do przegrzania auta każda pora roku, że tak się powiem, jest dobra. Musimy zachować czujność, obserwować, słuchać naszego auta, a to na pewno z korzyścią dla naszej kieszeni. Także myślę, że temat na dzisiejszy wyczerpany. Życzę Państwu, abyście mieli ciepło w zimie, chłodno w lato i aby takie Państwa auta, że tak powiem, spisywały się na medal. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia za tydzień.